Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przytoczę partię słynną już, która krąży w internecie już od dawna. Magnus Carlsen rozegrał kiedyś partię z arcymistrzem Louisem Supi online i ta partia była bardzo krótka. Powiem wprost od razu, że Magnus przegrywa tę partię w 18 posunięciach. Ale w sposób, jaki to zostało wykonane, był nieziemsko fascynujący i już przedstawiam, o co chodzi. Jego też kwaśna mina na końcu była po prostu bezcenna i po prostu Magnus nie widział możliwości, że przegrywa partię. Liczył zupełnie co innego, a okazało się, że był w szoku i kompletnie nie widział jednego ruchu. No cóż, przejdźmy do rzeczy. Tutaj arcymistrz Supi gra białymi, rozpoczął E4, Magnus D5, bicie. Carlsen oczywiście online zagrywa sobie, gra sobie różne debiuty, testuje. Skoczek zagrał na F3, goniec na G4, związanie, to jest całkiem ok. Goniec na E2, skoczek wyszedł na C6, czarne szybki rozwój zrobiły. Skoczek na C3 na hetmana, hetman D7. Pozycja bardzo normalna, czarne nie mają tutaj żadnych problemów, białe odganiają gońca. Nastąpiło bicie. Roszada ze strony czarnych i roszada ze strony białych i Magnus tutaj postanowił zagrać skoczkiem na D4, żeby ukarać tego gońca. Oczywiście to nie jest zły ruch Magnusa, absolutnie nie, ale myślę, że takim zdrowym podejściem tutaj byłoby dalsze wyprowadzenie figur. Posunięcie A5 wygląda bardzo dobrze, liczyć się trzeba oczywiście z tym, że tutaj jest bicie skoczka. Goniec G4 nie działa, bo jest zawsze F5. Za chwilę czarne mogłyby wyprowadzić skoczka, gońca na C5 i czarnymi tutaj się gra, myślę, że bardzo przyjemnie, bez żadnych problemów. Magnus miałby wyprowadzone figury i grałby sobie dalej w szachy, no ale jak to w internecie bywa, tutaj taka nonszalancja, aczkolwiek ciężko to nazwać nonszalancją, no ruch, który się wydaje dobry, bo chcemy tego gońca sprzątnąć, który jest aktywny, wydaje się ok. Białe w tym momencie zagrały posunięcie A4. No ruch taki ciekawy, który pokazuje od razu, że białe chcą atakować tutaj króla z tej strony i też punkt zaczepki dla skoczka na B5, który też może dosięgać króla na przykład na A7. Magnus król B8 i białe zagrywają bardzo ciekawy ruch, mianowicie skoczek na B5. Bardzo ciekawe posunięcie, dlatego że tutaj białe liczą tylko na bicie na B5 i właśnie jeżeli tak by nastąpiło, no to faktycznie tutaj arcymistrz Supi bardzo ładnie to ocenił, no bo bicie na B5 jest tutaj białymi dobre, znaczy białych pozycja tutaj jest zdecydowanie lepsza i jeżeli hetman by odbił pionka, to sobie tak szybko przeanalizujmy tę sytuację, to posunięcie D3 tak, żeby wyprowadzić gońca i żeby celować w króla, czyli nastawiać figury cały czas na atak, no i w momencie, gdy na przykład Magnus by zagrał E5, co się wydaje dobre, mógłby nastąpić goniec E3 swobodnie i przypuszczam, że goniec C5 z obroną, no to można wtrącić C4, hetman B6, wymiana i tutaj trzeba się też, znaczy może nie zastanowić, tylko pamiętać o pewnych motywach. Jeżeli mamy coś mniej, to staramy się mocno atakować i przypuszczam, że ruch B4 tutaj w głowie arcymistrza na pewno by był, w naszej też musi się taki ruch pojawiać. W momencie tutaj, gdyby hetman zbił tego pionka, to jest wieża B1 i jest w zasadzie koniec partii. Na B7 jest trzask i nie ma co zbierać. W momencie, gdy hetman odchodzi, hetman na 4 wystarczy zdecydowanie na bardzo piękną grę białymi. Tutaj myślę, że jest praktycznie koniec partii, dlatego że pionki mocno maszerują, wieża w gotowości, ten pionek D3 nie ma znaczenia, czyli nastawiamy się na szybki, konkretny, bezlitosny atak i nie liczymy na to, że nam przeciwnik będzie jeszcze zbijał jakieś pionki, coś w tym stylu. To też jest oczywiście dobra forma nauki, mam nadzieję, że przemycę chociaż jakiś element, żeby sobie to utrwalić. No i po skoczek B5 skoczek zbił na F3, co jest dobre. Magnus tutaj dobrze zagrał jak najbardziej. Hetman odbił, posunięcie A6. No i wbrew pozorom ruch A6, no jest ok, ale też, uwaga, skoczek nie musi stąd uciekać. Białe zagrały C4, ale ten ruch mimo wszystko nie jest najlepszy, chociaż idea jest bardzo dobra i zacna, dlatego że tutaj białe liczą na bicie na B5 i Magnus mógł to zbić, nie zbił, ale żeby jakby zbił tego pionka, to mogłoby być bardzo szybko pozamiatane dla białych, dlatego że hetman d3, blokujemy gońca, chcemy wymienić hetmany, oczywiście białe nie mogą wymienić hetmanów i na przykład po wybiciu pionka ruch e5, można się poddać w tej pozycji białymi, uważam, dlatego że bardzo szybko idzie skoczek, bardzo szybko idzie goniec i tyle w temacie. Rozwój czarnych jest bezproblemowy, figura więcej, prosta sprawa. Jednakże było inaczej. Magnus zagrał teraz e5 i białe poszły na bardzo ostre rzeczy, mianowicie d4. Zobaczcie, tutaj arcymistrz białymi naprawdę gra bardzo dobrze i bardzo odważnie przede wszystkim przeciwko mistrzowi świata. W tym momencie nastąpiło bicie, no i teraz zaczynają się powoli kłopoty dla czarnych. Goniec f4. Zwróćmy uwagę, jak bardzo ważne jest wyprowadzanie figur, jak bardzo ważne jest to, żeby te figury mocno działały. I zobaczcie, że teraz Magnus zbił skoczka, co nie jest niestety dobrym ruchem, ale to tylko wynika z tego, że na końcu Carlsen nie zauważył jednej opcji, bo w innym wypadku to bicie byłoby ok. Tutaj należało przede wszystkim zagrać wieża C8 i bronić na C7, ale wieża F na D1 dałoby całkiem normalną, prostą grę białymi mimo wszystko. Więc tutaj też pamiętajmy, trzeba uważać na motywy hetman A3, żeby tam na końcu dać mata. Jak było w partii? W partii pionek zbił skoczka, pionek zbił pionka, otworzyła się linia dla wieży, co jest dobre. Goniec zagrał na D6. No właśnie, a jeżeli goniec by zagrał na C5, to tutaj można by było grać bardzo prostym planem, na przykład wieża A2 czy wieża A4, zdwoić wieżę i próbować zatrzymać na A8. Nie ma chyba innej lepszej opcji w tym momencie. Goniec na D6 poszło. Wieża A2 subtelnie. I w tym momencie hetman zagrał na f5, ale chodzi o to, że jeszcze w tej sytuacji po goniec d6 białe mogły zagrać jeszcze lepiej, ale to już jest kwestia właśnie analizy, mianowicie ruch c5, bo jeżeli nastąpiłoby bicie na c5, to ruch b6, chodzi tutaj o stłamszenie przeciwnika i jeżeli goniec by wybił na b6, no to hetman a3 i partia się za moment kończy, to są proste motywy, no znaczy to już się partia powinna skończyć. W momencie, gdy po c5 goniec by zbił na f4, no to hetman a3 i partia również się bardzo szybko kończy, więc C5, głównym celem C5 było to, żeby goniec nie patrzył w stronę punktu A3, żeby tam hetman mógł zagrać. Jednakże po goniec D6, wieża A2, hetman F5, wieża zagrała na A1, grozi mat. No Magnus tutaj oczywiście ucieka królem na C8 i analizuje sobie, że no dobra, będzie zagranie tutaj, ucieknę królem, wybicie i tam policzył, że nic się nie dzieje. Jednakże w tej sytuacji nastąpił ruch niespodzianka dla Magnusa Carlsena, niesamowite posunięcie, które kończy grę, moi drodzy. Przepiękny ruch, jeżeli ktoś oczywiście jeszcze tego nie widział, można sobie zatrzymać materiał i spróbować znaleźć ruch wygrywający białymi. Jest to posunięcie hetman c6. Nieprawdopodobne posunięcie, Magnus aż zasyczał, zastękał i stwierdził, wow. Niesamowite posunięcie, no i tak naprawdę ten ruch kończy partię. Nie ma co grać, dlatego że hetman odcina drogę królowi. Po wybiciu hetmana nie ma obrony przed tym posunięciem. Nawet poświęcenie hetmana czarnymi nic nie daje, bo grozi mat, król musi iść na b8, wieża wraca. No i cóż zrobić? Goniec a3, bicie, to samo się dzieje. Po prostu w tej sytuacji pionek z c6 bardzo dobrze kontroluje i po prostu siatka matowa jest nie do obrony. No cóż, moi drodzy, dzisiaj krótko, przypomnienie fantastycznej partii, u mnie na kanale jeszcze tej partii nie było, więc postanowiłem ją sobie zamieścić. Mam nadzieję, że uśmiech na waszych twarzach zagościł. 18 ruchów pokonać mistrza świata i to Carlsena, no to nie lada wyczyn, no i ta partia się zapisała i zwiralowała w internecie. No cóż, dziękuję serdecznie za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach.